Mogę? Wchodź. Jestem sam. Wchodź, wchodź, synu. Wybacz, że tak zwialiśmy, ale tego dłużej no, nie dało się wytrzymać. Przykro mi, że Mela was tak wymęczyła. Nie no, nie było tak źle. Zawsze mogliśmy jeszcze zasnąć i obudzić się z nosem w talerzu. A powiedzcie, jak ja wam opowiadam o sztuce, to jestem tak samo nudna? Nie. Całe szczęście. A poważnie, Mela to miła dziewczyna jest. Nie, tak, tak, tylko wiesz, ona chyba niepotrzebnie się tak spięła. Mama jej poprzedniego chłopaka bardzo jej nie lubiła. Nie każdy ma tyle cierpliwości, żeby słuchać o teatrze przez 45 minut. Widzisz, że my cię musimy bardzo kochać, skoro się tak poświęciliśmy. Mela na co dzień naprawdę jest fajna. Ktoś pucza? Tak, tak. Proszę. Przyszłam państwa przeprosić. Ale za co? No za to, że tak sztucznie się zachowywałam i troszkę państwu nakłamałam, bo ja tak naprawdę nie chodzę tak często do teatru, te książki czytałam tylko przed egzaminem, no i nie noszę okularów. A tak naprawdę to czym ty się zajmujesz? Interesuję się aktorstwem, ale uczę się w prywatnej szkole. No i marzy mi się wystąpienie w komedii romantycznej. Szczerze? My też wolimy kino niż teatr. No chociaż wiesz, może komedia romantyczna to niekoniecznie, ale jak zagrasz, to obiecujemy się wybrać. A jeśli państwo zechcą poznać taką prawdziwą mnie, to jest takie jedno miejsce. Tylko może jak państwo odpoczniecie po podróży. Nie gniewaj się, ale my nie jesteśmy zmęczeni tak naprawdę. No wiesz, my też trochę nakłamaliśmy.